Cześć, witam serdecznie na kanale 10 minut spokoju. Rozgośćcie się. Wyobraźcie sobie, że wcale nie musicie zrobić prania, gotować obiadu, sprzątać mieszkania, za chwilę pędzić po swoją pociechę do przedszkola. Nie, nie, nie. Usiądźcie wygodnie, możecie nawet zamknąć oczy i wyobraźcie sobie, że jesteście na przykład nad morzem. Właśnie, my nad morzem byłyśmy, ale żeby tak się stało, musiałyśmy odbyć 5-godzinną podróż pociągiem. No i wybaczcie, filmiku z pociągu nie mam, musicie uwierzyć mi na słowo, że nie udało mi się nawet przez minutę posiedzieć na moim miejscu. Musiałam pilnować, co by dziewczyny nie rozniosły wagonu, ale jak już dotarłyśmy na miejsce, było naprawdę cudownie. Jak wyglądał nasz dzień? Wszystko zaczynało się oczywiście od śniadania. I tutaj hitem okazały się serwowane codziennie pyszne, świeże naleśniki. Po śniadaniu obowiązkowym punktem programu była wizyta w kąciku Urwisa. Dziewczyny się pięknie bawiły, a ja mogłam napić się w spokoju kawy. Około 12:00 mniej więcej w południe Jadzia szła na drzemeczkę, to my wtedy z Baśką przebierałyśmy się w kostiumy kąpielowe i szalałyśmy na basenie. Kolejną atrakcją była plaża. Gdzie idziemy? Na plażę! A gdzie się idzie na plażę? Tam! Że jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, że udało się. Udało się samej z dwójką dzieci nad morzem. Można? Można. To jest kolejny dowód na to, że jednak matka potrafi. Matka może. Matka zawsze da radę. Jestem ciekawa, jak wasze podróże małe i duże. Możecie śmiało zostawiać komentarze. A ja w opisie zostawiłam wam link do tego miejsca, w którym byłyśmy. Naprawdę bardzo gorąco polecamy. A teraz przyznać się. Kto jeszcze nie subskrybował naszego kanału? Subskrybuj! 10 minut spokoju. Klikajcie. Bez suba będzie fajnie.